zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wycofanie z Afganistanu oznaczało skonanie z ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Teraz wycofanie z Afganistanu, czy będzie oznaczało wykończenie USA, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej, Północnej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz, no jest przyjemnie. Te wycofanie no zmieniło globalnie cały ten porządek sił. Zmieniło kompletnie, całkowicie. No a przede wszystkim zachowanie się prezydenta amerykańskiego. Prezydent amerykański Joe Chińczyk Biden no zrobił po prostu wielką plamę. Ameryka wycofała się z godziny na godzinę. Doprowadziła do tego, że 30-paromilionowe państwo, cały rząd, no upadł. To był jeden wielki wstyd. Po tym, jak Afganistan został opanowany przez Taliban i rząd wspierany przez rząd amerykański w sierpniu, 15 sierpnia, Beijing nie mógł jeszcze bardziej się napawać po prostu tym wstydem, który spotkał Amerykę. No jest to główny taki globalny rywal dla Chin komunistycznych, no i oni po prostu się ślinili w takim. Minister spraw zagranicznych w Chinach podkreślił to, co się stało z tym biednym 17-letnim zawodnikiem piłki nożnej, który ukrył się na kilka minut w sumie nad kołem do lądowania w samolocie C-17. No ale on spadł, jego ciało zostało rozpoznane. Biedny nie przewidział, że po prostu no, schował się, bo zrobił co mógł na swój umysł, no ale to jest tragedia na poziomie personalnym. Młody chłopak mógł być zawodnikiem, nie żyje, no ale teraz Chińczycy używają to do propagandy, mówią, że Ameryka po prostu, amerykański mit upada i że to jest koniec. No i było oświadczone, że cały świat się budzi. No to jest ostre stwierdzenie ze strony Chińczyków. W Rosji to samo. W Rosji media narodowe to w zasadzie mają ten zadowolenie z cudzej krzywdy. Cudza krzywda po prostu napawa ich jakąś taką dumą. No ale to jest, no to jest pamięć z tego, że Ruscy, Sowieci nie dali sobie rady i Amerykanie sobie nie dali rady. Jeszcze Amerykanie spieprzyli chyba więcej, Biden spieprzył więcej niż Ruscy. Tam wycofanie było, ale nie było takie makabryczne jak amerykańskie. No i Ruscy w zasadzie to mówią, że nie ma się co wiązać z Amerykańcami, bo Amerykańcy wydupczą cię i po prostu porzucą. No i teraz tak wygląda pod Bidenem. Faktycznie Ameryka wydupczyła Afganistan, no i porzuciła. 20-letnia wojna. No ostatnie 2-3 lata to nie była wojna, no ale powiedzmy 20-letni pobyt, czy można powiedzieć, ktoś może powiedzieć okupacja, zakończyła się z minuty na minutę. Biden, amerykański prezydent, zawsze jest jakoś taki, no ma ciężkie decyzje do podejmowania, ale teraz Biden od stycznia, od 17 stycznia, no to on po prostu robi, to jest farsa to, co on robi Ameryce. Zamknął amerykański rurociąg, otworzył rosyjski, tryliony dolarów rozdaje tylko po to, żeby biznes i ludzie pracujący płacili podatki. No i teraz jest ten Afganistan. Normalnie obywatele popierają swojego prezydenta, ale
Ale Biden wyzywa, oskarża, tłumaczy, mówi, że wycofanie było bardzo wspaniałe i prawidłowe. No ale to kompletnie było jednak niehonorowe. No i on chyba nie zdaje sobie sprawy o czym, czy on wie o tym, co on mówi, bo jeżeli tak się popatrzy, no to jednak te 2500 Amerykanów zginęło łącznie w zeszłym tygodniu. 13 Amerykanów, żołnierzy, którzy pojechali tam, pilnowali tego wycofania, zginęli. Taka miłosierna interpretacja tego wszystkiego, co Joe Beijing Biden opowiada, to jest to, że Biden po prostu wierzy w to, jest antywojenny, wierzy w to, że wojna w Afganistanie to była niepotrzebna. No i wierzy w to, że musi bronić Ameryki, no ale to nie jest prawda. No taka troszeczkę mniej miłosierna interpretacja, no to jest to, że teraz, no to on po prostu kłamie na lewo i na prawo, jego doradcy kłamią na lewo i prawo, oskarżają wszystkich naokoło, no i teraz tłumaczą do góry nogami wszystko, że ta klęska, no to jest zwycięstwo, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego politycznie, no i społecznie, narodowo, to ludzie po prostu, normalni ludzie widzą, że Ameryka jest rządzona przez bandy nienormalnych. Tak czy inaczej, no to nie za bardzo zachęca ludzi do jakiejś sympatii dla Bidena i dla partii socjalistycznej. No zostało mu jeszcze 3,5 roku pobytu w tym Białym Domu. No ja myślę, że on nie wytrzyma do 3,5 roku. Coś po prostu pęknie, no bo przedstawianie kompletnej klęski i bycie pokonanym jako zwycięstwo, no to jest naprawdę pochrzanione pod kopułą. Jeżeli tak się zastanowić nad tym brakiem uczciwości, brakiem tego honoru, no to Biden znowu tłumaczył, że to wszystko był związany, że on był związany przez to, co Donald Trump zrobił. No ale to oczywiście, że ta umowa Trumpa, no to nie była wspaniała, no ale nie była tak beznadziejna. Trump zakładał, że w zasadzie Taliban dogada się z oficjalnym rządem, że Taliban no to wejdzie do jakiegoś takiego okrągłego stołu, tam będzie miał jakąś działkę w tym wszystkim, no nieznaczącą. No coś takiego mniej więcej jak Jaruzelski zrobił z opozycją, Jaruzelski zrobił w Magdalence, kiedy dopuścił 30-40% opozycji. No trudno porównywać komunistyczny rząd Jaruzelskiego do tego rządu, powiedzmy, afgańskiego, który był popierany przez Amerykanów. No ale to mniej więcej tak miało być. Za jakieś napady Trump zbombardował Taliban. No i oni czuli jakoś respekt. Ale w tym momencie, kiedy Biden został zaprzysiężony w styczniu, no to Taliban kompletnie złamał wszystkie te umowy, wszystkie te zrozumienie świata, to co Trump nakreślał. Trump nigdy by nie wycofał wojsko z lotniska Bagram. Tam te cały ten kompleks, on tam było tylko 2,5 tysiąca ludzi, 2,5 tysiąca żołnierzy na tej całej, na tym całym lotnisku, no a teraz zostało tam 60 miliardów dolarów w sprzęcie. Biden tłumaczył, że cała ta ewakuacja, no to było tylko do wyboru albo kompletna ewakuacja, albo eskalacja z nowymi żołnierzami. On powiedział, że można było wysyłać więcej
żołnierzy, żeby walczyli, ale to nie jest prawda. On tak się wygiął i nagiął na to, żeby wycofywać przed 11 września, no bo to było 11 września, ten napad całej tej Al-Kaidy i Bin Ladena, który był w zasadzie stworzony w Afganistanie, to było ta 20-lecie, no i on chciał przedstawić, że to było kompletnie zwycięstwo, on się uparł na tą datę, no dlatego Amerykanie wycofali się w środku nocy, nikogo nie powiadamiając. Wcześniej wyłączyli prąd i generatory na tym lotnisku, tak, a jak opuścili, no to tam wszystko upadło w parę sekund. Doradcy mu mówili, że to będzie makabra. CIA mu mówiła, że w zasadzie rząd upadnie, jeżeli Ameryka coś konkretnego nie zrobi. No i on nie chciał tego zrobić. Czyli on po prostu chyba doprowadził do tej klęski rządu afgańskiego. Biden całą tą ucieczkę tłumaczył, że to jest triumf, że to jest po prostu wielkie zwycięstwo. No i że jego administracja planowała, miała wszystko przygotowane, no ale to jest nie do wierzenia, tak też nie do wierzenia. On takie bzdury opowiada, że po prostu nikt normalny nie wierzy w to, no ale i każdy, nawet lewak, każdy socjalista, każdy komunista, który głosował na Bidena, chyba musi sobie zdawać sprawę, że to jest po prostu idiotyzm jego i całej tej organizacji. Biały Dom został zaskoczony, był kompletnie zaskoczony, i nie przygotowywał się na ten kongres i administracja, no to planowała na długie wakacje w tym momencie, kiedy Kabul upadał. Ci, którzy się ewakuowali, no dużo, ponad 100 tysięcy tam Amerykanie wywieźli w różne strony świata. W Ameryce wylądowało około 60 tysięcy. Biden chce uzyskać kredyt, czy uzyskać dobrą opinię za to, że taką Dunkierkę ewakuował, no ale on zaczął ten płomień. On podpalił cały ten dom, a później chce być strażakiem, który chce to ugasić. Ta bezczelność ochotnika, strażaka, który w zasadzie podpala, a później jest na pierwszej linii, żeby gasić. Do tego był na tyle bezczelny, że tłumaczył, że Amerykanie są sobie winni, że nie opuszczali Afganistanu wtedy, kiedy mogli, że nie opuszczali parę miesięcy temu. No a Afgańczyków oskarża o to, że żołnierze nie walczyli, że urzędnicy nie walczyli, że się poddali z minuty na minutę. No naprawdę to jest chucpa socjalistyczna, żeby do tego doprowadzić. On sprzedał Afganistan w zasadzie Chinom. No Chiny nienawidzą muzułman u siebie, tych Ujgurków tam na południowym zachodzie. No ale teraz wszystkie te ziemie, metale rzadkie w Afganistanie, no to są tam miliardy. No jest nadzieja, że kongres ustanowi, że Taliban to jest organizacja terrorystyczna, no bo jest, no i że cały ten rząd to jest w zasadzie terrorystyczny, no i nie będzie, będą jakieś reperkusje dla wszystkich państw czy firm, które będą współpracowały z nimi. Cała administracja Bidena nie czuła tej całej szybkości sytuacji, ta powaga sytuacji, oni nie brali do głowy. W amerykańskiej ambasadzie tam zaczęli palić dokumenty w ciągu ostatnich 2 czy 3 godzin, zamiast mieć te piece palące się od tygodnia czy od 2. Tam wszystko było zaskoczone. Dużo tych papierów wpadło w ręce Talibanu. No i teraz rozstrzeliwują wszystkich tych, którzy przez 20 lat starali się stworzyć jakiś ten kraj
cywilizowany. Biden kompletnie obraża 60-70 tysięcy ludzi, żołnierzy, którzy walczyli z Talibanem. 2-3 tysiące Amerykanów, 60-70 tysięcy Afgańczyków zginęło walcząc z Talibanem. Ręka w rękę w tych samych w zasadzie grupach, dywizjonach i tak dalej. Afganistan upadł. Afganistan upadł w tym momencie, kiedy stracił poparcie oficjalne Ameryki, no a kiedy już lotnisko Bagram się ewakuowało, zostawiając tam wszystko, co można było, no tyle tylko, że zabrali komputery, no i wyłączyli prąd, no to to wszystko padło w ciągu mgnieniu oka, ale najbardziej takie niehonorowe i perfidne i wredne, no to jest to, że prezydent powiedział, że wojna w Afganistanie już jest zakończona. No nie jest zakończona. Teraz wojna w Afganistanie to zamieni się w wojnę jakąś taką światową, tyle tylko, że na poziomie terrorystycznym. Taliban wygrał, teraz będą marsze, pochody wolności, pochody zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu teraz są upojeni tym szampanem ucieczki amerykańskiej. Ci radykałowie zrobią wielką wojnę przeciwko Ameryce. No, będą napady na ambasady na całym świecie. Na pewno będą napady na różne miejsca w Ameryce, szczególnie, że do Ameryki przyjechało bardzo dużo tych uchodźców, no i tam wystarczy, żeby jeden na 10 tysięcy był jakimś maniakiem, no i to wystarcza na te wszystkie napady samobójcze, a zawsze jest jeden na 10 tysięcy czy 100 tysięcy i to się zacznie działać. Biden stara się przekonać Amerykanów i społeczność, że walka się nie zakończy, że Ameryka będzie walczyła z tymi bandziorami i tymi łotrami zza horyzontu. No co to znaczy? No, że będą wysyłali bezzałogowe drony, że będą naszukiwali i tak dalej, i tak dalej. No ale to już nie jest to. To spoza horyzontu, no to tam nic nie można zrobić, bo to jednak jest za daleko. Amerykanie mają tam swój wywiad w Jemenie, w Somalii, w Iraku, w Syrii, no a w Afganistanie zero. Teraz to tylko trzeba czekać na ataki, no i modlić się o to, że normalni, umiarkowani Afgańczycy jakoś się dogadają z Talibanem, a Taliban będzie chciał rozmawiać. No ale tak jak komuniści w Polsce nie chcieli rozmawiać, tak przypuszczalnie i Taliban też nie będzie chciał za bardzo rozmawiać. No, na pewno im podobają się te iPhony, te mundury amerykańskie, w których chodzą broń, muzyka i tak dalej. No, ale podstawowo, no to są twardziele, którzy po prostu są wychowani w tym, żeby ten dżihad prowadzić, żeby wytresować swój własny naród. Wszystko to się skończyło bardzo źle. Nie ma tych żołnierzy na lądzie. Dużo ludzi trafiło do Ameryki. No cały Biden, no to ani nie przepraszał, ani nie tłumaczył w normalny sposób. On chce się skoncentrować na tej sytuacji wewnętrznej amerykańskiej, no ale nikt roboty nie straci, wszyscy doradcy, wszyscy ci, którzy doprowadzili do tego, wszyscy będą na swoim miejscu. Jedyne, co można zrobić, no to wybierać. W 2022 w wyborach międzyprezydenckich trzeba wybierać normalnych, 2024 też trzeba wybrać normalnego prezydenta. Ameryka musi wrócić z powrotem do normalności. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku, dlatego że tematy są dosyć śliskie.
Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie głosowaniem, czy w Polsce, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów mówiących po polsku w Ameryce. No widzicie, co się dzieje. Wstyd i hańba, wstyd i hańba. Zdajecie sobie chyba sprawę, czym jest dzisiejsza socjalistyczna partia demokratów, to jest po prostu wstyd. Jeżeli z nimi się utożsamiacie, no to ja nie wiem, dlaczego mieszkacie w sumie w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.